Witajcie! W dzisiejszym odcinku jeden z najlepszych radzieckich niszczycieli czołgów, Nemesis Jagd Pantery, czyli Su-100. Jak dobrze wiecie, Su-100 był rozwinięciem bardzo dobrego pojazdu o nazwie Su-85, który to z kolei był dosyć złożoną modyfikacją kadłuba T-34. Pod koniec 1943 roku, po przeróbkach T-34 na model z odlewaną wieżą mogącą pomieścić dział 85 mm, okazało się konieczne również przezbrojenie dział samobieżnych, dlatego też wzięto kadłub Su-85 i skonstruowano do niego działo kalibru 100 mm o nazwie D-10. Nowe działo weszło do uzbrojenia już w połowie 1944 roku. Do końca tego roku skonstruowano około 500 nowych pojazdów, a do połowy 1945 kolejne 700 egzemplarzy. Owe pojazdy okazały się niezwykle efektywne w walkach z czołgami typu Tygrys oraz Pantera ze względu na wysoką penetrację działa oraz celność. Pojazdy UFO odegrały istotną rolę podczas zdobywania Berlina oraz podczas ostatniej ofensywy niemieckiej, zwanej również jako wiosenne przebudzenie. Po wojnie kilka sztuków pojazdów znalazło się na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego, gdzie zastąpiły działa samobieżne Su-85. Mimo iż w LWP zostawały w służbie do końca lat 60., to jednak w Polsce zachował się tylko jeden egzemplarz w CSWL w Poznaniu. Poza Polską Su-100 znalazło się także w państwach Układu Warszawskiego, a w niektórych komunistycznych państwach są na wyposażeniu do dzisiaj, czyli Kubie oraz Korei Północnej. Podczas zimnej wojny kilkanaście bądź kilkadziesiąt tych pojazdów trafiło na wyposażenie niektórych państw arabskich, gdzie brały czynny udział w konfliktach takich jak wojny arabsko-izraelskie. Dla ciekawskich, na jednej ze stron sprzedających stary sprzęt wojskowy, działo samobieżne Su-100 jest do kupienia za jedyne 72 tysiące dolarów. No, ale skończmy o tej historii i przejdźmy do króciutkiej bitwy poglądowej. Tak więc przechodzimy do naszej bitwy z Su-100. Czołg ten jest dosyć dziwny pod względem pancerza, gdyż większość strzałów trafia w jego działo lub zamek jego działa, co kończy się wyeliminowaniem z bitwy, jeśli ktoś nie ma jeszcze rozwiniętego zestawu naprawczego, a część ubija mu załogę. Co ciekawe, pancerz ten ma dosyć ciekawą zależność, gdyż 75 mm pociski od Panther i tym podobnych są w stanie go zniszczyć jednym strzałem, a pociski często z kalibrów 88 mm i większe z Tygrysów drugich jest w stanie odbić, co jest dosyć, no cóż, dziwne. No dobra, mamy nasz pierwszy cel, jest to Pantherka. No to poślijmy pierwszy. Oj, proszę. Nie, to było T-34, przepraszam. Dobra, mamy kolejny cel. O, jeszcze teraz wyjeżdża nam Panterka. Cóż, powolutku. Schowała się niestety za górką. Działo to ma dosyć mały parabolę lotu, co jest z jednej strony plusem, a z drugiej minusem. Plus jest na bitwach symulacyjnych, na bitwach... jak widzicie, właśnie odbiliśmy. Na bitwach takich jak arkady i realistyki jest to czasem minus, gdyż nie można strzelać za górki. No ale cóż, Pantera widać, że nie boi się, wyjeżdża. Oj, nie, oj, spróbowaliśmy to tak kiepściutko. Nie wiem, czego to jest wina, aczkolwiek zdarza się tu dosyć często, iż jak staniemy gdzieś na nierównym terenie, to czołg zaczyna rzucać na boki. I proszę. No i kolejny czołg zdjęty. Jak widzicie, często Su-100 to jest one shot, one kill. Niestety w drugą stronę także działa. I trzeba niestety bardzo nim uważać. Proszę, kolejny. Tym razem podpalony. Jak tym czołgiem grać? Najlepiej powinniście unikać wszelkich starć face to face i atakować z drugiej linii, gdyż nie jest to jak Pantera, która, albo Ferdynand, która może sobie wyjechać bezproblemowo i nie zgarnąć na klatę jakiegoś strzału. Więc nie możemy sobie pozwolić na odbijanie, na odbijanie pocisków, gdyż często się to nie udaje. O, mamy ISA. Nie, to też te 34, kurczę. Nie spojrzałem, ale okej. Jedzie kolejna maszyna. Oj, odbiliśmy całe szczęście. Widać, też się nie boi. A powinna. Widzimy, i z drugi cały czas nas tłucze teraz.
wielkie kalibry mają to do siebie, że u ruskich są w stanie odbijać. No dobra, kolejna maszyna poszła w cholerę. Tym razem chyba Su-85. Teraz pytanie, czy nie dostaniemy gonga od Isa drugiego, a jest to bardzo możliwe. Już raz czy dwa odbiliśmy, więc to będzie ciężkie. Ach, no niestety. No ale przejdźmy teraz do podsumowania. Tak więc przed nami Su-100 w całej swojej okazałości. Różni się między od Su-85 tym, iż ma kopułkę dowódcy oraz wzmocniony pancerz oraz lepsze działo. Tak więc przejdźmy do pancerza. Pancerz efektywny to jest około 100 mm. Niestety często też potrafi wejść w wizjer kierowcy, gdzie niestety znajduje się załoga. Taka sama sytuacja jest z dolnym pancerzem, gdzie niestety znajduje się amunicja. Gąsienice niestety nic nie zdziałają przy penetracji. Same jarzmo armaty jest dosyć mocne, niestety działo jest cienkie i często pada. Od boku sytuacja wygląda następująco. Po boku znajduje się amunicja, tak samo jak na samej podłodze. Plus załoga. Jeśli chcecie jednakże unieruchomić, strzelajcie po tyle lub podpalić. Istnieje też szansa, iż traficie w wieżyczkę, gdzie odbije się pocisk i wpadnie do załogi lub trafi w pociski. Tak samo tu najlepiej strzelać w górną budówkę lub tył. Tył, jeśli chcecie podpalić lub unieruchomić. A jak wygląda sytuacja z modułami? No więc tak jak mówiłem, od boku sytuacja wygląda tak. Amunicja znajduje się razem z ludźmi, na podłodze znajduje się również reszta amunicji. Od frontu niestety dostaje często gunner lub tam później chłodnica i zbiorniki z paliwem. Jak widzicie, tu znajduje się chłodnica oraz zbiorniki z paliwem i najlepiej tam strzelacie, jeśli chcecie podpalić. Jeśli natomiast chcecie unieruchomić oraz podpalić maszynę, najlepiej strzelajcie mu po skrzyni biegów, silniku, ewentualnie po zbiornikach z paliwem. Co często niestety się kończy śmiercią. Jeśli strzelacie w tył nadbudówki, to prawdopodobnie uśmiercicie załogę odpowiedzialną za działo. No to by było na tyle, a teraz przejdźmy do zalet i wad. Tak więc zalety po kolei. Świetne działo, przyzwoita mobilność, niska sylwetka. Natomiast wady to słaby pancerz, łatwy do objechania i często pada od jednego strzału. Tak więc jak grać? Krótkie podsumowanie. Najlepiej organizować zasadzki, objeżdżać, starać się atakować z zaskoczenia. To jest, jeśli widzicie, że dany czołg jest na ulicy między domami, to lepiej objechać jeden dom i zaatakować go od tyłu. Jeśli chodzi o walkę bardziej bezpośrednią, to radzę wam raczej strzelać z drugiej linii. To jest stanąć za dwoma, trzema czołgami, które są przed wami i prowadzić wsparcie ogniowe waszych sojuszników. Niestety czołg ten jest dosyć średni, jeśli chodzi o odbijanie pocisków. Choć czasem się to zdarza, nawet częściej niż na Su-85, jednakże nie jest to satysfakcjonujące, jak w Jagdpanterze. No i cóż, no mniej więcej na tyle. Powodzenia w bitwie, do zobaczenia w następnym odcinku.